Ilekroć zdarza się ktoś, kto wystawia mi piłkę, ja ją w ułamku sekundy podejmuję, przyznaje aktorka. Dlaczego rozmawiamy o flirtowaniu? Bo ukazało się nowe wydanie książki Danuty Stemki i Łukasza Maciejewskiego PT. Flirtując z życiem. A, co ważniejsze, aktorka słynie z tego, że flirtować lubi. I to nie tylko z życiem. Uwielbiam, mówi kropka. Jakiś czas temu adorował ją młodszy mężczyzna. Przychodził po spektaklach, przynosił kwiaty, prezenty, pamiętał o moich urodzinach. W pewnym momencie tak się stało, że się po prostu zakumplowaliśmy, wspomina Danuta Stenka. Aktorka ma też przyjaciela, którego poznała. Dentysty, to człowiek, z którym spotykam się bardzo rzadko, ale na tyle intensywnie jest we mnie, że śmiem go nazywać swoim przyjacielem. Jesteśmy uszyci z tego samego materiału. Jak to wszystko znosi mąż Danuty Stenki? To jest fantastyczny człowiek. On mnie po prostu zna. Wielokrotnie padało, a co to dzisiaj tak smutno? Tak, żadnego rozwijania pawiego ogona. On to przyjmuje do wiadomości. Że ja też się składam z tego rozwijania pawiego ogona. Z pewnego wachlarza, który muszę czasem otworzyć. On czasami nawet lubi się temu przyglądać, czy wtedy gryzie paznokcie, czy się uśmiecha. Raczej się uśmiecha. On wie, że to jest coś, co głównie służy ładowaniu akumulatorów. Angelika Swoboda. Dziennikarka weekend.gazeta.pl. Zaczynała jako reporterka kryminalna w Gazecie Wyborczej, pracowała też w Super Represie i Fakcie. Pasjonatka psów, mądrych ludzi, kawy i sportowych samochodów. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.